Festynia mi się bardzo podoba, ale najbardziej mi się podoba ślizgawka, bo można z niej zjeżdżać, skakać i inne rzeczy robić. To jest festyn parafialny, który już jest po raz piąty. Festyny są zawsze bardzo udane, pogoda nam zawsze sprzyja. Martwi mnie to, że trochę za mało ludzi przychodzi na ten festyn. Ale ogólnie jest bardzo fajnie, dzieci się bawią, starsi też. Jest dużo atrakcji dla dzieci i oby tak dalej. Dzisiaj w naszej parafii cieszymy się, dziękując Panu Bogu i uwielbiając Pana Boga za dar kanonizacji świętego Jana Pawła II. Ten dzień wdzięczności jest poszerzony o, jak już od kilku lat bywa zawsze tytułowany dla jakiegoś celu, radosne spotkania rodzin między sobą na terenie parafii, gdzie możemy bez alkoholu, bez jakichś niestosownych wyrażeniach, okrzykach, bawić się wszyscy i tak słowami Jana Pawła II, cóż powiedzieć, żal tego kończyć. Jest naprawdę pięknie, chociaż zbliża się już pora, gdzie trzeba będzie powiedzieć, zamykamy ten dzisiejszy festyn, spotykamy się w następnym roku z jakiejś innej okazji. Więc niech rozwijają się w sercach takie tęsknoty za pięknem, za tym, co sami tworzą, bo to oni tworzą ten klimat. Ci przychodzący, całe rodziny, to właśnie dla nich jest to stworzone. My możemy chodzić, możemy inspirować pewnymi programami, ale ten klimat wytwarzany jest przez rodziny.
Spotkaliśmy się tutaj na festynie rodzinnym Urwisków. Cała impreza skierowana jest do całych rodzin. Przybyli tutaj rodzice, babcie, dziadkowie, dzieci. Przewidzieliśmy konkursy dla wszystkich członków rodziny. Było przeciąganie liny, mamy uwijanie piany. Przyjechała właśnie straż pożarna, motocykliści. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie.